Witam bardzo serdecznie z tej strony kanał porady ogrodowe Flowers. Witam wszystkich widzów. Drodzy Państwo, dzisiaj omówię przyczyny brązowienia liści trzykrotki. Dlaczego trzykrotka ma brązowe plamy? Witajcie w prezentacji poświęconej trzykrotnym. W trakcie tego wystąpienia omówię wszystkie aspekty związane z tą rośliną, a w szczególności, przyczyny pojawienia się brązowych plam. Zacznijmy. Przegląd trzykrotki występowanie trzykrotka to roślina wieloletnia z rodziny rdestowatych. W Polsce występuje w całym kraju, najczęściej na pastwiskach i przy drogach. Kwiaty kwiaty trzykrotki są niewielkie i mają trójkątne płatki. Kwiaty są zazwyczaj białe lub niebieskawe, a ich pachnący zapach przyciąga trzmiele i inne owady zapylające. Cechy liści liście Trzykrotki są charakterystyczne, mają trójdzielne, ząbkowane liście w kształcie serca. Roślina może osiągnąć do 50 cm wysokości. Cechy Trzykrotka lubi stanowiska słoneczne i piaszczyste gleby. Kwitnie od maja do sierpnia i nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Wymagania roślina jest odporna na suszę i mrozy ale słabo radzi sobie z wilgotnymi glebami. Wymaga odchwaszczania i nawożenia, szczególnie w pierwszych latach po posadzeniu. Uprawa posadzenie trzykrotki najlepiej przeprowadzać wczesną wiosną lub późną jesienią. Roślina rozmnaża się przez podział kłącza, środowisko naturalne i zasięg powierzchnia roślina występuje na powierzchni całej Europy, północnej Afryce i Azji Zachodniej. Środowisko Trzykrotka w swoim naturalnym środowisku rośnie na murawach kserotermicznych, suchej trawie, w zaroślach i na stepach. Preferuje miejscowości o nieco wyższej niżski podłożu. Ekologia, zwyczaje uprawy zdominowały tereny pierwotnego zasięgu. Jednak Trzykrotka nadal występuje naturalnie w różnych miejscach, a w niektórych obszarach uważana jest za gatunek zagrożony. Łodygi Łodygi są pionowe, grube i szorstkie na dotyk. Mogą osiągnąć do 50 cm długości. Korzenie korzenie rośliny są mocne i rozgałęzione. Co pozwala jej przetrwać w trudnych warunkach glebowych i klimatycznych. Liście-liście są sercowate w kształcie i mają od 3 do 5 ząbków z każdej strony. Poza tym są jędrne i mają intensywną zieloną barwę. Kwiaty-kwiaty są niewielkie i mają charakterystyczne trójkątne płatki. Kwitną od maja do sierpnia i mają aromatyczny zapach, który przyciąga owady zapylające. Wykorzystanie trzykrotka wykorzystywana jest często jako roślina ozdobna w nasadzeniach naturalnych. Ma też właściwości lecznicze, i bywa wykorzystywana w medycynie naturalnej. Niebezpieczeństwo roślina jest silnym konkurentem dla innych roślin. Co może prowadzić do zdominowania przez nią danego obszaru. W przypadku niekontrolowanej uprawy może stać się też chwastem. Uprawa uprawa trzykrotki jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Roślina nie jest wymagająca i rośnie zarówno w pełnym słońcu, jak i półcieniu. Przyczyny występowania brązowych plam nadmiar wilgoci w glebie. Zbyt niska temperatura otoczenia. W preferowanej temperaturze będą mniej podatne na choroby. Niedobór składników odżywczych zwłaszcza azotu, potasu i fosforu. Wszystkie powyższe czynniki sprzyjają rozwojowi chorób i bytują tam bakterie oraz grzyby, które odpowiadają za powstawanie brązowych plam. Metody zapobiegania i leczenia chorób zapobieganie zapobieganie chorobom związane jest z zapewnieniem roślinom właściwych warunków glebowych. Temperatury i wilgotności. Ważne jest także dokładne nawożenie i usuwanie uszkodzonych części rośliny. Leczenie w przypadku zaawansowanych chorób używa się fungicydów, które zawierają środki chemiczne zapobiegające rozwojowi bakterii i grzybów. Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze profilaktyka i dokładna pielęgnacja rośliny.